Cześć wszystkim, z tej strony Kamstar, a dzisiaj pokażę wam, jak wykonać nowego questa do Indiana Jonesa i zdobyć sobie emotkę. Pierwsze co, wchodzimy w zadania do Indiana Jones i tutaj mamy zadanie znaleźć ukryte drzwi za główną salą. Pokażę wam dokładnie, jak to wykonać i pierwsze co, żeby zrobić zadanie ze mną, lecimy sobie na świątynię, czyli nową lokację, która się pojawiła. Znajduje się ona dokładnie tutaj przy kanionie kamienic i po prostu róbcie dokładnie to co ja i będziecie mogli odblokować sobie tego skinka. Pierwsze co, lecimy sobie na sam początek tej lokacji, czyli w tamtą stronę. Dokładnie zaczynamy od stąd, bo będzie tam po prostu najłatwiej. Cały quest polega na tym, że musimy po prostu zebrać 4 hieroglify, znaleźć je i zapamiętać i następnie przestawić na środku, żeby otworzyć drzwi. Ale najpierw, drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby walnąć subika, łapeczkę w górę i wpisać kodzik SEIKAMSTAR w sklepie, bo wbijamy 85 kasów, także super, jakbyście pomogli waląc subika, jeśli wam pomogłem, i wpiszcie koniecznie mój kodzik do sklepu SEIKAMSTAR, bo was to nic nie kosztuje, a mi mega po prostu pomagacie. Walnijcie łapeczkę, subika i Insta, Discord, Twitter, TikTok w opisie. Pierwsze co, lecimy sobie na dół, czyli szukamy takich schodów. Generalnie każdy może mieć troszeczkę inną mapę i generalnie będziecie mieli tak mniej więcej w tych samych rejonach te hieroglify, więc chodźcie tak jak ja, a na bank je znajdziecie. W moim wypadku znajdziemy dokładnie tutaj pierwszy hieroglif, no i mamy go tutaj niebieski. Zapamiętujemy, że jest to niebieski, tak jakby woda, i teraz lecimy dalej. Także na mapie jest dokładnie to miejsce. Jeśli ktoś, tak mówię, ma inną mapkę troszkę, bo może się zmieniać, to i tak mniej więcej w tym samym rejonie powinniście mieć. Teraz wychodzimy sobie tutaj na górę, idziemy cały czas przed siebie w kierunku NW, lecimy jak najdalej i tutaj szukamy kolejnej runki, która będzie mniej więcej w tym miejscu. Tutaj może być też taka budowla, taki daszek i wtedy pod tym daszkiem będziemy mieli tą runkę. Także pamiętamy, pierwsze co niebieskie, drugie co mamy słońce, czyli żółta, druga runa jest żółta, też to musimy zapamiętać teraz i dokładnie jest ona w tym miejscu. Proszę bardzo, teraz lecimy sobie tam. Czyli taki namiot szukamy czerwony, przynajmniej w moim wypadku. No i przy namiocie będziemy mieli kolejną runę, czyli mamy już niebieską, żółtą. Teraz mamy niebieską kolejną runę, także zapamiętujemy, pyk. Mamy tutaj trzecią runę, proszę państwa, proszę bardzo. I teraz lecimy sobie tutaj, czyli na dół na takie wykopaliska. I tutaj znajdziemy kolejną runę niebieską, czyli mamy niebieską, żółtą, niebieską, niebieską. Także pamiętamy wszystkie runy. Jeśli je pamiętamy, to lecimy sobie teraz w tamto miejsce. Pyk, lecimy sobie na sam środek i wbijam teraz do takiego pokoiku małego, który wam zaraz oczywiście pokażę, i będziemy mieli tutaj zagłosować, jakby zagłosować, po prostu ustawić te runy w kolejności. On się znajduje tutaj, jest to albo główne wejście, albo można wpaść przez dziurę. Macie tutaj, o, pyk, na mapie dokładnie to miejsce. No i teraz ustawiam, czyli niebieska, żółta, niebieska, niebieska. Przekręcamy sobie przyciskiem użycia naszym, pyk, obróć, obróć, jest niebieska, teraz jest żółta, teraz jest niebieska kolejna, pyk, jeszcze jedna niebieska, czyli przekręcamy jeszcze raz i teraz powinno nam się to zaliczyć i jak widzicie, to nam się aktywowało. Jeśli dobrze to sobie ustawimy, to teraz mamy dokładnie te drzwi otwarte. I teraz co musimy zrobić? Generalnie tutaj mamy schemat następujący, że pierwsze co, nie biegnijcie, tylko poczekajcie, aż bym wytłumaczył. Zbierzemy sobie troszeczkę maca, musimy to tak naprawdę, o, pozbierać. Proponuję zebrać wam jakieś, no nie wiem, tutaj 30, 40, 50 maca, coś takiego, bo wam się to przyda. Generalnie w tym pokoju macie mega dużo pułapek, więc warto uważać, albo możecie zebrać też po prostu medy, no i się leczyć, także to już od was zależy, co będziecie chcieli zrobić. Można sobie to zrobić na dwa sposoby, ja będę sobie też meda troszeczkę i po prostu tam będziecie mieli zaraz takie pułapki, już wam to pokazuję. Pyk, leczymy się jak najwięcej, po prostu nas to nie zabiło i już wam dokładnie pokazuję, cyk. Wchodzimy, teraz lecimy sobie do tamtego burgerka, musimy podejść i teraz uwaga, bo tutaj znajdują się pułapki dokładnie w tym miejscu. Jak widzicie, są takie pułapki i one strzelają po prostu strzałkami, także można sobie je zniszczyć, można sobie je zabudować schodami, można się wyleczyć i po prostu sobie przechodzimy. Także proponuję wam wszystko tutaj poniszczyć, być może też można sobie po prostu jakoś to ominąć, o, pyk, też można, jak widzicie, można sobie to przejść między tymi kafelkami, także nie wchodź na te, tylko przejść sobie z boku. Można się też, tak jak mówię, wyleczyć, bo jeśli nalepniecie na to, dostaniecie bombę za 30 i tyle, nic to wam się tak naprawdę większego nie dzieje. No i przechodzicie, przeszliście ten pokój i teraz podchodzimy sobie do burgerka, no i teraz musimy sobie go kliknąć, klikamy sobie weź, no i teraz musimy znaleźć sekretny pokój, który znajduje się w tym miejscu. Przechodzimy tutaj, no i mamy taki pokoik, tutaj przechodzimy dalej za tą paprotką, to możemy sobie zburzyć tutaj, no i po wejściu do tego pokoju będziemy mieli wykonanego questa. Pyk, wbiłem tutaj i questa w tym momencie już zrobiłem. Proszę bardzo, zadanie jest zrobione. No i dokładnie chodzi tylko o to, dlaczego mi to nie zaliczyło. Dlatego, że jestem na customie, czyli robię tego questa sam, po prostu na specjalnej gierce i tutaj się go wykonać nie da, tylko muszę zrobić na zwykłej grze. Jak widzicie, ja jestem sam tylko po to, żeby wam pokazać, jest to coś w stylu laboratorium bojowego, więc na to nie patrzę, ale w momencie wbicia do tego pokoju na normalnej gierce, wasz quest jest zrobiony i wy dostajecie nagrodę. Także mam nadzieję, że wam pomogłem. Teraz lepiej szybko uciekajcie z tej lokacji, bo ona się, jak widzicie, burzy. No ja wam mega dziękuję za uwagę.
uwagę, mam nadzieję, że wam pomogłem. Wbijajcie na poprzednie odcinki, walnijcie suba, łapeczkę w górę, wpiszcie kodik SAYCAMSTAR i mam nadzieję, że komuś przynajmniej pomogłem. Łapeczka w górę i wszystko mile widziane. Zapraszam na inne odcinki, trzymajcie się, yo!